Hej, jestem Patryk i zapraszam na recenzję Naughty 5.1+. Zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco z moimi filmami. Tutaj na dole, albo tu. Przyboj się! Wygląd i wykonanie. Z przodu na górze znajduje się nor, a na dole wielki podbródek z napisem Nocia. Muszę przyznać, że mi się to podoba. Na nosu z najważniejszych rzeczy znajduje się kamerka i głośnik do rozmów. Na skrajnym tyle są dwa aparaty. Na prawym boku są przyciski do regulacji głośności i przycisk zasilania. Na lewym boku znajduje się slot na kartę SIM i kartę pamięci. Na dolnej ramce mamy USB typu C, więc bardzo fajnie. Jest na do minidek. Smartfon jest dobrze wykonany, ale jest bardzo śliski. Wyświetlacz. Wyświetlacz to IPS o rozdzielczości HD+, to znaczy 5,86-calowym wyświetlaczu daje nam zagęszczenie na poziomie 287 ppi, więc ostrość jest ok, ale mogłaby być lepsza. Ekran jest w proporcjach 19:9. Kolory są porządkujące na tą półkę cenową. Mamy mało możliwości personalizacji tego ekranu, ale jest wśród niebieskiego światła. Jasność minimalna i maksymalna jest ok. Działanie. Smartfon pracuje pod kontrolą MediaTeka Helio P60 i ARM Mali G72. Telefon posiada 3 GB RAM oraz 32 GB pamięci wewnętrznej. Smartfon chodzi zadziwiająco sprawnie, nawet chodzi właściwie szybko i jestem tym zaskoczony, bo w końcu MediaTek, ale naprawdę dało się pograć bez problemu gry na najwyższych ustawieniach. No może trochę klatkowały, ale było nieźle. Aplikacje wspierają się bez problemu. Oprogramowanie. Nocia pracuje pod kontrolą przez tego Androida 9, co za tym idzie nie ma zbyt wiele możliwości personalizacji, ale też nie ma zbyt wiele aplikacji zainstalowanych na starsze. I ogólnie wszystko byłoby ładnie i pięknie, gdyby nie to, że zdarzały się dziwne błędy. Na przykład suwak głośności czasem nie działał, albo aplikacja Mi Fit, czyli ta do opaski Mi Band, nie działała w tle. Ogólnie RAM by nie działał. Podczas pisania wiadomości na Messengerze w dymku, dym nagle się wyłączał. I już nie pomnę o tym, że nosa nie da się wyłączyć. Po prostu słabo. Zabezpieczenia. Jest czytnik linii papilarnej, który działa bardzo dobrze. Jest to rozpoznawanie twarzy, ale ono nie jest bezpieczne. Audio. Jest pojedynczy głośnik, jest całkiem ok i jest na do minidek. Aparat. Tyłu mamy dwa aparaty, 13-megapikselowy oraz 5-megapikselowy. Za to znajduje się również 8-megapikselowa kamerka. Jest sporo trybów. Dobry warunkach oświetleniowych możemy zrobić przyzwoite zdjęcia. Rozmazywanie tła jest spoko, ale nie można tego zrobić kamerką do selfie. Filmy możemy nagrywać Full HD, 30 klatkach na sekundę. Jakość filmu oceniłbym na dobrą, ale wiadomo jak to jest stabilizacją. No zwyczajnie jej nie ma. Selfiaci także są ok, ale filmy możemy nagrać tylko w HD. Bateria. Bateria wytrzymuje od 5 do aż 7 godzin pracy przy włączonym ekranie. Także baterii byłem bardzo zadowolony. Niestety nie ma szybciego ładowania. Cena i podsumowanie. Aktualną cenę tego smartfona możecie sprawdzić w linkach w opisie. Xiaomi lepsze, ale zupełnie serio. Ja podczas korzystania z Note 5.1+ byłem zadowolony. Natomiast irytowały mnie te błędy, o których wspomniałem. Bateria jest bardzo dobra, więc jeżeli szukacie smartfona z dobrą baterią i czystym Androidem, to ten smartfon jest dla was. W sumie mówiłem o tym to samo przy recenzji Xiaomi Mi A2 Lite. Ale tak serio to wziąłbym mimo wszystko Note 5.1+ niż Xiaomi Mi A2 Lite. To by było na tyle. Trzymajcie się piona.